Cześć, rozpoczynam tydzień z ISIA 2019. Cały tydzień pracy, od samego rana do samego wieczora. Będziemy edukować młodzież. Plusem letniej akademii jest to, że odbywa się w centrum. Natomiast minusem dla mnie jest to, że tam absolutnie nie można dojechać samochodem. Moja trasa będzie proekologiczna. Czas już na zdjęcia z samej akademii. Proszę bardzo, to jest nasze centrum dowodzenia. Tu jest pani kierownik kierowników. Harry, what's up? I enjoy to be here. It's always great fun being surrounded by such talent of students. And I'm looking forward to play with them. Warsztaty trwają. Jest bardzo. Polecamy profesorów. Których? Leszka na pewno. Bardzo proszę tutaj bez wazeliny. Pan Tomek jest cudownym basistą. Pan Dobrowolski to jest taki piękny skrzypek, a tak gra na drzemach. Chcę mi w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem.
to jest bezalkoholowe? To jest kawa. A tak to jeszcze nie było internetu w telefonie. Ja mam bardzo ważną rzecz do powiedzenia. Tak. Fajnie jest. No mi się podoba bardzo, bawi się świetnie, oprócz tego atmosfera jest fajna, ludzie są bardzo fajni, no i idzie się naprawdę dużo nauczyć. Właśnie to się szybko kończy. A co to jest tydzień? A, tu jest niemy bohater naszego tutaj... Panie Jacku, co pan chce powiedzieć na temat ISI? Jest bardzo fajnie, atmosfera jest mega sympatyczna, wszyscy są uśmiechnięci. Trzeba sobie przerwę zrobić, nie? Niekiedy. Bardzo przyjemnie, dużo z tego wyciągnęła. Dużo ćwiczyć, mniej się stresować. Powiem, że miło was widzieć. Zapraszamy za rok. Cieszę się, że tutaj jestem na warsztatach. Polecam każdemu, nawet w późnym wieku. To są naprawdę wspaniali ludzie i cudowna atmosfera. Pani ma to po cichu, co pani powie? Po cichu nie potrafię mówić. Thank you.
23. Międzynarodowa Letnia Akademia Jazzu. Wielka frajda dla mnie, ale też wielki challenge, ponieważ rekordowo, no, klasa 13 osób. Jest to bardzo duże wyzwanie pedagogiczne, ponieważ jak widzieliście, ludzie w różnym wieku, ale przede wszystkim też z różnym przygotowaniem, w różnym stopniu zaawansowania grania na instrumencie. To powoduje, że no, dla mnie jest to cały czas wyzwanie, jak zrobić, aby wszyscy z tych zajęć coś wynieśli. Przy okazji też, jak widzieliście, codziennie dżemy, codziennie granie, też prowadzenie combo, no dla mnie to duże wyzwanie, jeżeli chodzi o pedagogikę. Bardzo dziękuję Leszkowi Żądło za to, że mogłem razem z nim właśnie prowadzić tą klasę. Bardzo się od niego dużo nauczyłem, profesor z wielkim doświadczeniem, przez wiele lat dyrektor wielu, wielu warsztatów jazzowych, między innymi tych w Polsce, w Puławach, w Chodzieży, także tutaj wielki zaszczyt i wielkie podziękowania, że właśnie mogłem tą klasę razem z nim prowadzić. A mam nadzieję, że w przyszłym roku się zobaczymy. Jeżeli macie ochotę, to no, zapraszam już na rok 2020, to będzie 24. Letnia Akademia. Mam nadzieję, że również spotka mnie ten zaszczyt i będę też prowadził właśnie tą moją klasę instrumentalną. A jeżeli Wam się vlog podobał, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, Leszek Nowotarski. Pa!